Witam Państwa bardzo serdecznie, ja nazywam się Mateusz Fudala, jestem dziennikarzem TVP Sport. Dziś na gościnnych występach na kanale Supra TV, bo o kwidzyńskiej Suprze sobie dzisiaj porozmawiamy. Dodam tylko, że znajdujemy się w gościnnych progach restauracji Kafe Pozytywka. Jeżeli lubicie dobrą kawę, to zapraszamy na Kochanowskiego 33 w Kwidzynie. Ale dziś nie o kawie, a o futbolu rzecz jasna, bo ze mną są znakomici goście, piłkarze Supry Kwidzyn. Mateusz Górka, zawodnik i prezes w jednej osobie, witaj. Dzień dobry, witam. Patryk Obiała, człowiek, o którym mówi się, że ma jeden z najlepszych odbiorów piłki w regionie i nie tylko, a także członek zarządu klubu Supra Kwidzyn. Cześć. Cześć, witam. Panowie, zanim sobie porozmawiamy o klubie, o jego działalności i o przyszłości, bo wiem, że macie bardzo ambitne cele, nie mogę nie zapytać o to, co się działo w ubiegłą sobotę, bo Supra Kwidzyn wygrała 2-1. I wy z Deltą Miłorad i wy strzeliliście po bramce, więc zapytam na początek, jak to wyglądało z perspektywy boiska. Udało nam się zdobyć po bramce, to wyjątkowa sytuacja, byśmy z Patrykiem strzelali w tych samych spotkaniach. Wygraliśmy 2-1 i to jest najlepsze podsumowanie tego meczu, bo to był mecz zdecydowanie nie pod nasze dyktando, nie na naszych warunkach, tylko to był mecz walki i myślę, że jedyne, z czego możemy być zadowoleni, to, że udało się ten mecz wygrać, bo był to trudny mecz. Delta standardowo postawiła się mocno fizycznie i myśmy niestety w drugiej połowie się do tego dostosowali, ale koniec końców udało nam się zainkasować 3 punkty i to nas najbardziej cieszy, bo na tym etapie z tego się rozliczamy, a nie jeszcze z walorów artystycznych. Dużo było kontrowersji, Patryk, też z twoim udziałem, bo otrzymałeś żółtą kartkę za rzekome symulowanie faulu. Przed nagraniem Patryk pokazywał nam nogę, jak wygląda po wejściu rywala. Został ślad, no to zapytam, czy rzeczywiście tam karny był, czy nie było? No według mnie był, natomiast sędzia ma prawo się pomylić, jest też tylko człowiekiem. Jeżeli ten kontakt był niewystarczający na rzut karny, ja po prostu nie rozumiem żółtej kartki za symulację, próbę symulacji, gdzie ten kontakt był ewidentny i to widać na nagraniu. No ale cóż, no liczy się wynik końcowy, wygraliśmy, w takim bądź razie nie ma o czym mówić. Po 3 meczach Supra ma 6 punktów. Jakie wy sobie stawiacie cele na ten sezon, bo niektórzy trenerzy w tej lidze mówią, że wy jesteście jednym z faworytów tej ligi, więc zapytam, czy wy się tak rzeczywiście czujecie? Wiesz co, no sytuacja, tak jak powiedziałeś, mamy 6 punktów, wygraliśmy 2 mecze, 1 mecz przegraliśmy. Ciężko stawiać sobie na tym etapie cele, bo jesteśmy świeżo stworzonym zespołem. Doszło do nas kilku zawodników. Chcielibyśmy na pewno gdzieś tam rywalizować z każdym zespołem i walczyć w każdym meczu o 3 punkty. A co przyniesie czas, to myślę, że takie deklaracje, to będziemy mogli gdzieś mówić o takich rzeczach w okresie zimowym, bo nas trochę zweryfikuje te pół roku. Myślę, że zespół, który mamy, jest skrojony pod to, by robić dobry wynik sportowy, ze względu na to, że większość kadry to są zawodnicy z doświadczeniem w tej lidze lub wyższych ligach rozgrywkowych, we wieku, który obliguje nas już do posiadania pewnego doświadczenia i pewnej kultury gry i kultury zachowania na boisku, więc wydaje mi się, że mamy zespół, który powinien być mocną drużyną w tej lidze, ale tak jak mówię, weryfikacja nastąpi gdzieś pewnie zimą, jak to będzie wyglądać, ale chcielibyśmy, no, kolokwialnie mówiąc, namieszać w lidze. A było, jak wyglądało to zderzenie z piątą ligą? Bo tak jak Mateusz powiedział, jesteście młodym zespołem, Supra powstała 2,5 roku temu, tak? W tym czasie zrobiliście 2 awanse. Bolesne było to zderzenie z piątą ligą? Wydaje mi się, że nie, patrząc po wynikach. Tak jak Mateusz powiedział, wielu zawodników ma już doświadczenie z ligi, z piątej ligi, z czwartej ligi, co niektórzy z trzeciej, więc myślę, że to nie jest nowość dla nas, dla większości z nas i mamy z pewnością zespół, żeby w tej lidze namieszać i stawiajmy sobie cele takie krótkoterminowe, walczmy o każde 3 punkty co mecz i tak jak też Mateusz wspominał, zobaczymy, co się wydarzy w zimę, jeżeli będziemy gdzieś tam wysoko, to jak najbardziej będziemy próbować być w tej czołówce i może wygrać albo awansować. Natomiast na ten moment
skupmy się na pojedynczych meczach, wygrywajmy te pojedyncze mecze i z pewnością przyniesie to rezultaty. O przyszłości sobie jeszcze porozmawiamy, ale chciałem zapytać o przeszłość. Jak to się stało, że powołaliście do życia zespół Supra Kwidzyn? Jakie były wasze ambicje? No i wiem, że zaczynaliście od futsalu, to się zgadza? Tak, dokładnie. No, można jeszcze dodać, że zaczynaliśmy tak naprawdę od dzieci, od szkolenia. Tak, juniorów. Bo najpierw było szkolenie juniorów, potem był futsal, co sprawiło, że zdecydowaliście się przenieść na trawę, a w zasadzie wrócić, bo wiemy, że obaj występowaliście już jako piłkarze. No, większość naszej drużyny tak naprawdę to są zawodnicy kwidzyńscy, pochodzący z Kwidzyna, grający wcześniej, zanim tutaj założyliśmy klub, w innych lokalnych drużynach, gdzieś tutaj wkoło Kwidzyna, od Nowego przez Malbork, Nowy Staw, Dzierzgoń, gdzieś tam te rejony tutaj były zagospodarowane przez naszych zawodników i ze względu na to, że po prostu jakaś jest taka oddolna inicjatywa, by w Kwidzynie piłkę odbudować, założyliśmy w pierwszej kolejności futsal, bo to nam pozwalało godzić granie na trawie w innych klubach i granie w Suprze po prostu w drugiej lidze futsalu. Sami się skrzyknęliśmy, sami się zrzuciliśmy, po prostu brzydko mówiąc, na te eventy, bo tam działo się bardzo dużo. Wykorzystaliśmy potencjał hali, którą mamy na Wiejskiej i było dosyć duże zainteresowanie. Po tym wszystkim tak nam się to spodobało, nastąpił taki głód, że stwierdziliśmy, że czemu tego nie spróbować przenieść na trawę. Stadion troszkę mniejsze warunki nam tutaj udostępnia, bo infrastrukturalnie no to jest inna epoka i inny poziom. Ale tyle, ile możemy, próbujemy realizować na naszym stadionie i po prostu chcemy odbudować piłkę w Kwidzynie po to, żeby dzieciaki, które trenują w naszej akademii, miały w przyszłości możliwość startu do zawodowego futbolu czy spełnienia swoich marzeń, bo każdy z tych dzieciaków myśli o tym, by zostać następcą Lewandowskiego, no to żeby miał jak najłatwiejszy start, tak, żeby mógł się wypromować, a jak wiadomo, łatwiej to przyjdzie z czwartej ligi, piątej czy trzeciej niż z B klasy, tak, czy A klasy, więc to jest nasz taki cel i tak to wygląda. Jakie były największe problemy, z jakimi się zderzyliście, kiedy powołaliście zespół do życia, rozpoczęliście grę w B-klasie? Mój kolega redakcyjny Mateusz Miga zaczął taki cykl tekstów na TVP Sport o problemach klubów z niższych lig i wydaje mi się, że jest to rzecz warta poruszenia, bo ludzie nie zdają sobie sprawy, jak wiele problemów mają takie kluby. Przede wszystkim on postawił taką tezę, że opłaty zabijają małe kluby, no bo płaci się za wszystko. Płaci się za kartki, płaci się za transfery. Jak to wyglądało w waszym przypadku? Wiesz co, no to też jest sprawa zależna od poziomu, na jakim grasz. I proporcjonalnie opłaty rosną. My jako klub nowy, jak zakładaliśmy zespół seniorów, no to sami się na wszystko zrzuciliśmy. W pierwszym sezonie w B-klasie to był gdzieś budżet około 10 tysięcy na sędziów tak naprawdę, bo to nas kosztowało jedynie, to był jedyny taki wydatek związkowy, bo B-klasa z tytułu funkcjonowania w B-klasie czy w A-klasie, no to są opłaty sędziowskie. Opłaty transferowe, o których nie wspomniałem, są też dosyć spore, bo w B-klasie ściągając zawodnika, na przykład Patryka, jak przychodził, ściągaliśmy go z Wisły Nowe, no to musieliśmy za niego 700 czy 800 zł zapłacić za transfer do zespołu B-klasowego, tylko ze względu na to, że grał w lidze należącej do innego województwa. Tak. No i wygląda to tak, że my jako Kwidzyn gdzieś tam graniczymy z Kujawsko-Pomorskim, z Warmińsko-Mazurskim. Jeśli chcesz ściągnąć zawodnika z tego rejonu, no to musisz zapłacić najpierw kwotę za zarejestrowanie zawodnika z danego regionu, z danego podzwiązku, zapłacić kwotę za rejestrację w związku tym, w którym będzie grał. Często do tego dochodzą jakieś opłaty transferowe, ekwiwalenty do klubów lub w przypadku wypożyczeń koszty po prostu też do związku. No, przykładem jest Tomek Wacławski z Jezioraka Iława, który do nas doszedł i na zasadzie rocznego wypożyczenia, gdzie no nie jest naszym zawodnikiem, a do Warmii i Mazur musieliśmy odprowadzić 600 zł i jeszcze pewnie około drugie tyle będzie w Pomorskim w związku za rejestrację. Jeszcze nie otrzymaliśmy noty finansowej za to, więc na pewno będziemy musieli to zapłacić. Każdy transfer kosztuje, a sędziowie też nie są małym wydatkiem, bo dzisiaj na poziomie piątej ligi no, zrobiliśmy ostatnio przelew 5,5 tysiąca na tą rundę za sędziów. Trzeba pamiętać o tym, że zawodnicy muszą mieć jakiś sprzęt,
To też jest dodatkowy wydatek. Trzeba pamiętać o tym, że im bardziej profesjonalnie chcesz podchodzić do sprawy, tym raczej transport powinien być zorganizowany. W B-klasie i A-klasie jeździliśmy często swoimi autami, natomiast teraz już mamy, że tak powiem, obrędowany bus i jeździmy nim, korzystając po prostu z usług zewnętrznej firmy, więc to też są koszty. I tak to wygląda. No, mnóstwo wydatków jest. Im bardziej chcesz rozwinąć swój projekt w sporcie, no to więcej potrzeba pieniędzy. To jest, taka jest prawda, ale to ze wszystkim tak to wygląda. Związek na pewno też lwią część tego budżetu pochłania, ale no takie ich prawo, nie możemy grać w innym związku, więc musimy się do tego dostosować. Ale patrząc też na to, że to jest najniższa klasa rozgrywkowa na Pomorzu i musimy mieć budżet rzędu 10 tysięcy, to wydaje się sporo. Jakby całkiem sporo, jak na to. Do tego dochodzą koszty takiego właśnie funkcjonowania na co dzień, jak malowanie linii, opieka medyczna. No i jeżeli nie ma się tutaj wsparcia gminy takiego finansowego, która utrzyma tą drużynę seniorów, no to jednak te finansowanie musimy mieć z własnych środków albo gdzieś od jakiegoś sponsora, no to nie jest mała kwota, tak bym to podsumował. No, na szczęście my staramy się dosyć mocno dywersyfikować źródła finansowania i nie ograniczać się do jednego, tylko nawet na koszulkach widać, że jest tych sponsorów sporo. Dużo rozmawiamy, dużo rozsyłamy mailingu, dużo gdzieś tam marketing szeptany u nas działa i staramy się jak najwięcej tych ludzi przekonać do naszego projektu, a ci, którzy zdecydowali się na współpracę z Suprą, to myślę, że są zadowoleni, bo zawsze staramy się to, co możemy zaoferować i to, co jest atrakcyjne dla poszczególnych partnerów, to wdrażać i sprawiać takie wrażenie albo budować tak relacje, żeby sponsorzy czuli się i nasi partnerzy czuli się, że to jest współpraca obopólna, obustronna, a nie tylko działająca w jedną stronę, że to jest wrzucanie pieniędzy w studni, tak? Żeby tak to nie wyglądało. Robimy co możemy. Może nie jesteśmy jeszcze dużym graczem i marketingowo nie działamy nie wiadomo jak, ale tyle ile możemy własnymi rękoma, tyle próbujemy zrobić i akurat w tej przestrzeni nie mamy sobie nic do zarzucenia. Jeżeli chodzi o marketing, to na pewno to jest coś, co jest widoczne na pierwszy rzut oka, tak? No bo działacie, wiem, że robicie to sami, są grafiki, są skróty meczów, wypowiedzi trenerów, to się naprawdę może podobać. Chciałbym, żebyście opowiedzieli o tym, jak to robicie, ilu przy tym ludzi pracuje, no bo efekty są naprawdę takie, że moim zdaniem wiele klubów, nawet występujących na wyższych poziomach rozgrywkowych, może wam tego marketingu po prostu zazdrościć. No, sytuacja wygląda tak, że u nas człowiekiem orkiestrą w tej przestrzeni jest Przemek Kawiak, nasz zawodnik, bramkarz i jego żona w dużej mierze, bo gdzieś pomaga nam kręcić mecze i robić zdjęcia. On spędza nad tym mnóstwo czasu, zaangażowany jest w 100% i jemu się należą na pewno słowa uznania za tą pracę. A jeśli chodzi o marketing, to też dużo staramy się cały czas na meczach u siebie coś dodać takiego, czego nie ma. Chociażby to, że nie wiem, występuje darmowa lemoniada, tak? W upalnej pogodzie na meczach u nas kibice mogą się napić darmowo lemoniady przygotowanej przez żony naszych zawodników. Więc z tego miejsca chcieliśmy podziękować też żonom za pomoc i za wyrozumiałość w wielu kwestiach. Żonom, dziewczynom, narzeczonym, wszystkim kobietom, które są zaangażowane w nasze działanie. No i tak to wygląda, że wszystko robimy sami. Nie dorobiliśmy się jeszcze, że tak powiem, takiego zaplecza ludzi, którzy pracują na to wszystko, ale myślę, że to wynika z tego, że jesteśmy dosyć młodym tworem i pewnie z czasem, gdy my zaczniemy gdzieś tam odwieszać buty na kołek, to będziemy powoli będziemy się tym zajmować. Od Patryka rodzice na pewno dużo pomagają, też możesz o tym wspomnieć, bo to istotne. W szczególności przy organizacji derbów w tamtym roku, kiedy zdecydowaliśmy się na zorganizowanie takiego eventu, chociaż pogoda nie pozwoliła na rozwinięcie tego projektu, no to był zorganizowany grill. Jeden z moich rodziców jest Patryk Byzdra, którego serdecznie pozdrawiamy. Jest naszym speakerem. Już sprawdził się na futsalu. Postanowiliśmy kontynuować przygodę tutaj również na trawie. Także nam pomógł w tym przedsięwzięciu.
I plus jeszcze próbujemy dodać, wkomponować to gdzieś w dzieci z akademii, czyli tak zwani ballboye, piłkarze, którzy, znaczy zawodnicy nasi, którzy podają piłki. Próbujemy też zorganizować dzieci do wyprowadzania zawodników. Wszystko jeszcze przed nami, ale tak jak Mateusz wspomniał, spróbujemy kogoś zaangażować, żeby gdzieś pomógł ktoś z zewnątrz, kto nie jest zawodnikiem, bo jednak my się musimy spotkać często 2-3 godziny przed meczem, żeby to wszystko zorganizować i to nie jest łatwe, bo wszystko spoczywa gdzieś tam na naszych barkach, ale jakoś na razie dajemy sobie z tym radę. Tak, my z tego miejsca serdecznie zachęcamy do obserwowania Superkwidzy na Facebooku, na YouTubie, bo rzeczywiście to, co chłopaki robią, to robi wrażenie. Powiedzieliście panowie o tych juniorach. Wiem, że obaj macie też grupy juniorskie, prowadzicie. Wiem, że Supra rozpoczęła współpracę z AP Champions, więc zapytam, czy dużo mamy talentów w regionie? Wiesz co, współpraca z AP Champions jak najbardziej, myślę, że stwarza większą szansę na złapanie takich talentów i nie zmarnowanie potencjału dzieciaków. My jako Supra kilka lat temu, jak zaczynaliśmy funkcjonowanie w klubie i tworzenie tego klubu, pracowaliśmy tylko z dziećmi i w pewnym momencie z Patrykiem sobie zadaliśmy pytanie, co zrobić, żeby to nasze szkolenie było bardziej usystematyzowane, by było bardziej rzeczowe i żebyśmy mieli pełne zaplecze merytoryczne. I odbyliśmy po prostu rozmowy tutaj z lokalnymi też szkółkami, rozmawialiśmy z Rodłem, rozmawialiśmy właśnie z Championsami, z AP Champions, rozmawialiśmy z DSPN-em i zapadła decyzja, że projekt, który najbardziej nas przekonuje, to Championsi, ze względu na to, że jest tam duże zaplecze merytoryczne w postaci trenerów, którzy przygotowują nam plany treningowe, którzy stwarzają jak najlepsze warunki do rozwoju tym dzieciakom, a my później to przenosimy po prostu na boisko jako trenerzy i próbujemy ich te założenia wszystkie wdrożyć, tak, żeby dzieciaki się jak najlepiej rozwijały i dzisiaj jest kilka talentów, myślę, że w naszej szkółce, w akademii są chłopcy, którzy wzbudzają zainteresowanie czy to kadr województwa, czy też już nawet większych klubów, bo były sytuacje, gdzie dzwonili z Lecha Poznań po jednego chłopca, jeden z zawodników też jest na radarze Lechii Gdańsk czy innych tu okolicznych klubów, ale myślę, że jeszcze przyjdzie czas na to, by oni się wypromowali. Po prostu jeszcze są troszkę za młodzi. Tak, dziś próbujemy, żeby w przeciągu tych 5-6 lat, żeby Supraquizyn opierała się na naszych wychowankach, żebyśmy mieli wsparcie w postaci zawodników ciągle do tego pierwszego zespołu i żebyśmy stworzyli sobie takie zaplecze dosyć ambitne, żebyśmy mogli grać w czwartej lidze, nawet trzeciej, jeżeli da radę. I myślę, że w przeciągu 5 lat jesteśmy w stanie to wsparcie uzyskać z naszych grup młodzieżowych. Tak nam się wydaje. Wydaje mi się, że to też jest dobry pomysł z tego względu, że ludzie po prostu bardziej się identyfikują z piłkarzami, którzy pochodzą z regionu, a nie są gdzieś tam ściągnięci i za chwilę wyjadą z tego. Tak, tak. Wiesz co? No też taki jest nasz pomysł na to wszystko, bo my w pierwszej kolejności ściągamy zawodników z regionu. Najpierw postawiliśmy sobie na cel ściągnąć tych zawodników, którzy są z Kwidzyna. Ogólnie rzecz biorąc, w pierwszej drużynie i w klubie funkcjonuje to tak, że my zarówno trenera, jak i zawodników wybieramy na podstawie pewnych kryteriów. Prowadzimy taką ewidencję zawodników, którzy gdzieś są w naszym na radarze zainteresowań. Tak samo wygląda sprawa z trenerami i w pierwszej kolejności na ten moment to główną cechą, która wpływa na to, że chcemy danego zawodnika lub nie, jest po prostu jego adres zamieszkania, brzydko mówiąc. Tak? On jeśli jest Kwidzyna i odpowiedni poziom sportowy reprezentuje, to zdecydowanie go chcemy u siebie, bo tak jak mówisz, identyfikacja z projektem, z miastem, z klubem to dla nas najważniejsza rzecz. A jeszcze dodając tylko co do akademii i tego, że chcemy stworzyć dzieciakom jak najlepsze warunki, no to też w naszym projekcie założyliśmy sobie, że w pierwszej fazie, w tych pierwszych 3 latach bardzo mocno chcemy rozwinąć naszą taką wewnętrzną infrastrukturę od zaplecza sprzętowego, magazynów, siłowni, własnej odnowy biologicznej. To wszystko jest gdzieś tam u nas na tym etapie. Mamy umowy po prostu partnerskie, gdzie pozwalają nam korzystać
zaprzyjaźnione firmy lub po prostu sponsorzy lub partnerzy techniczni ze swoich miejsc, tak jak odnowa biologiczna, czy siłownia, czy po prostu nawet takie miejsce jak pralnia, którą zbudowaliśmy w klubie i nasi zawodnicy po prostu nie muszą przychodzić ze sprzętem, tylko każdy ma swoją półeczkę, czeka na niego tam sprzęt, można sobie zostawić buty, po treningu to wszystko jest prane i to wszystko funkcjonuje. Staramy się wynieść na jak najwyższy poziom i często jakby nagrodą dla nas jest sytuacja, w której zauważyliśmy, że ostatnio kluby po prostu ościenne, które gdzieś tam nas podglądają, często kopiują już te rzeczy i wprowadzają wyższe standardy u siebie. To nas mega motywuje, bo zarówno marketingowo zaczęło się dziać tutaj na rynku coraz więcej, różne kluby zaczynają gdzieś się pokazywać. Tak samo te zaplecze techniczne. Cały czas każdy próbuje coś wdrażać u siebie i to jest fajne, bo też bodźcujemy ogólnie tutaj tą lokalną społeczność piłkarską, ten region i to fajnie, bo wynosimy, mam wrażenie, że wynosimy to na wyższy poziom, a z założenia naszą dewizą jest, że chcemy być lepsi od innych, a nie żeby ktoś był od nas gorszy, więc my cały czas staramy się gdzieś tam rozwijać, dodawać coś nowego na tyle, ile możemy, na tyle, ile nam pozwala czas i możliwości, to staramy się wdrażać nowe komponenty do naszego zespołu, a tych pomysłów jest jeszcze wiele, więc myślę, że na długie lata nam starczy pomysłów do rozwoju. Czyli to nie koniec niespodzianek. Jak nie mam, panowie, porozmawialiśmy o juniorach, ale chciałbym się skupić na drużynie seniorów. Przed tym sezonem przyszedł nowy trener, pan Andrzej Tołstik, człowiek, który pracował m.in. w Pogoni Prabuty, Jezioraku i Ława, Pomezani, Malbork. Powiedziałbym, że jak na region takie dosyć bogate CV i zastanawiam się, jak doszło do tej współpracy. No, staraliśmy się o trenera. 2-3 rozmowy odbyliśmy wcześniej, próbowaliśmy go przekonać do naszej wizji. Ostatecznie się udało, cieszymy się z tej współpracy. Jest to na pewno wybitny fachowiec i ta liga nie ma przed nim tajemnic. Myślę, że będzie to długofalowa współpraca na kilka lat i tak bym to podsumował, myślę. No, tak jak Patryk powiedział, to było od dawna staraliśmy się o pozyskanie Andrzeja. Mówię, mieliśmy kilku trenerów na radarze. Natomiast Andrzej na pewno nas przekonywał tym, że jest mega zaangażowanym człowiekiem stąd i z łatwością przyszło mu jakby identyfikacja z tym projektem. Nie musieliśmy go bardzo mocno przekonywać i to, że jest stąd, że zna zawodników, że też zna tą ligę, to na pewno zaważyło o tym, by go ściągnąć. Bliscy byliśmy już pół roku temu, ale nie udało się tego dopiąć, a w tym momencie jest z nami i tak jak Patryk powiedział, to będzie raczej dłuższa współpraca, bo też jesteśmy świadomi jako zawodnicy, że trener potrzebuje czasu, zaufania i to też nie może być tak, że gdzieś po jednym czy dwóch meczach, tak jak to w Polsce często bywa, wymienia się głównego winowajcę, czyli trenera. U nas na pewno taka rzecz nie będzie miała miejsca w przypadku Andrzeja, bo zawodnicy ufają mu i też widać, że ma po prostu trenerski potencjał. Jest bardzo wymagającym trenerem? Dużo krzyczy w szatni? Wiesz co, jak każdy trener. Chyba zależy od tego, jak on na pewno jest świetnym motywatorem i potrafi reagować na sytuacje meczowe. Jeśli dobry trener, jeśli dobrze gramy, no to pogłaszcze cię po głowie, a jeśli nie realizujemy założenia, bo coś się nie układa po myśli ze względu na jakieś indywidualne błędy czy po prostu drużynowe nastawienie, no to zgani zespół i Andrzej akurat tutaj nie jest wyjątkiem. Myślę, że... Tak, to w dużej mierze zależy od sytuacji po prostu. No, na tą chwilę współpracujemy drugi miesiąc, tak można to podsumować i no, myślę, że wszystko idzie tak jak powinno, a czy jest surowy, to czasami pewnie musi, tak? No bo Tak powinien robić trener, nie? Widzimy tutaj na koszulkach nie tylko dużo sponsorów, loga sponsorów, jest też logo Herb miasta Kwidzyna, więc chciałem zapytać, jak wygląda współpraca z miastem? Z miastem nasza współpraca wygląda w ten sposób, że na ten moment korzystamy z obiektów tutaj Kwidzyńskiego Centrum Sportu i Rekreacji, nie musimy za to płacić.
ale z tego co się orientuję, to chyba żadne stowarzyszenia i kluby sportowe nie płacą za obiekty. Jesteśmy z tego tytułu bardzo wdzięczni, bo nie mielibyśmy gdzie rozgrywać swoich spotkań, ani gdzie trenować. Co do współpracy, to toczą się rozmowy na różnych polach, jak możemy współpracować. My na pewno jako klub staramy się promować wizerunek miasta, bo nam na tym zależy. Jesteśmy związani, identyfikujemy się z tym regionem, z tym miastem, więc staramy się na tyle, ile możemy eksponować loga, eksponować wszelkie treści związane z miastem. Ale jako takiej współpracy jeszcze mam nadzieję, jeszcze nie nawiązaliśmy. Wydaje mi się, że jesteśmy coraz bardziej wiarygodnym podmiotem, jeśli chodzi o takie działania, więc mam nadzieję, że w przyszłości to zaprocentuje po prostu zbudowaniem na tyle dużego zaufania, że oprócz tych sponsorów, których pozyskaliśmy i tych partnerów, ludzi, którzy nam zaufali, zaufa też miasto, więc to wszystko przed nami, tak? Jesteśmy młodym klubem, więc myślę, że to będzie zmierzało w dobrym kierunku. Jak już jesteśmy przy rozmowie o mieście, to nie mogę nie zapytać o najstarszy klub piłkarski w Kwidzynie, czyli Rodło Kwidzyn. Kiedy założyliście klub, jak kibice Rodła was traktowali, w jakich stosunkach jesteście w ogóle z klubem, z piłkarzami? Bo w zeszłym roku były derby, oba mecze wygrane przez Suprę Kwidzyn. No i to, na co zwróciłem uwagę, to fakt, że kibice Rodła nie obrażali was, nie było bluzgów, nie było wyzwisk, a szczerze mówiąc myślałem, że tak będzie. Jesteśmy wychowankami tego klubu, jakby nie patrzeć, i wielu z Supry Kwidzyn w trakcie tego meczu było też, jest wychowankami Supry, nawet po nasze, wychowankami Rodła. Myślę, że nawet z naszej strony grających zawodników Supry było więcej wychowanków Rodła niż w Rodle. Tak mi się wydaje. Na pewno, ja jestem przekonany. Pamiętam ten mecz, no to u nas, ja myślę, że z 80% składu to byli wychowankowie Rodła. A relacje z zawodnikami mamy okej. No, trenujemy razem obok siebie. Jamy się normalnie, w obiekcie. Rozmawiamy. Nie ma żadnych wrogich spojrzeń. Nie, myślę, że nie. No, na tym etapie no, tak naprawdę niektórych ludzi w ogóle nie znamy, bo to są chłopcy z innych miast, więc ich nie znamy. A ci, których znamy, no to są wychowankowie Rodła z czasów często, w których my graliśmy razem, więc wygląda to tak, że po prostu to są nasi znajomi. Jeśli chodzi o samą współpracę, że tak powiem, na szczeblu zarządzania, no to próbowaliśmy z Rodłem poszukać wspólnych korzyści i gdzieś tam rozmawialiśmy na różnych płaszczyznach. No niewątpliwie naszym wspólnym sukcesem jest to, że dzieci z rocznika 2009 z Rodła trenują w Akademii Piłkarskiej Champions, bo to na pewno pozytywnie zabodźcuje ich rozwój i sportowo będą mieli lepsze warunki do po prostu rozwijania się. Tak? Więc to na pewno jest nasz pierwszy taki wspólny sukces. Rozmawiamy, jesteśmy otwarci zresztą na wszystkie stowarzyszenia, na wszystkie kluby. Do rozmowy jesteśmy otwarci tak naprawdę dla wszystkich, więc jeśli ktoś ma jakieś pomysły, chciałby pomóc czy zaangażować się w funkcjonowanie klubu, to jak najbardziej, czy to jest Rodło, czy Real Madryt, czy Sokół Mareza, to każdy u nas ma drogę otwartą, bo tutaj Patryk może wspomnieć też o tym, że gdzieś tam jakąś współpracę nawiązaliśmy z zespołem z Rakowca. Tak, w poprzedniej... Powiśle Rakowiec. Tak, z Powiślem Rakowiec w poprzedniej rundzie, w poprzednim sezonie udało nam się sfinalizować transfer, połączenie rocznika 2007 z Powiślem Rakowiec i też nawiązaliśmy z nimi współpracę, również tak jak z Relaksem Ryjewo cały czas nawiązujemy współpracę na płaszczyźnie dzieci, bo tutaj Radek Martyka współpracuje z nami w Akademii Piłkarskiej Champions. My jesteśmy otwarci na współpracę z każdym. Jeżeli ktoś do nas przyjdzie, powie, że chce z nami spróbować, czy na płaszczyźnie dzieci, czy właśnie seniorów, nawiązać współpracę, jak najbardziej zapraszamy. Myślę, że to też jest fajne dla regionu, że nie ma takiej rywalizacji między klubami. Jeżeli ona jest, to wzajemnie się napędzacie. Mówię tutaj o Suprze i o Rodle, no bo wszyscy tutaj chyba jak siedzimy przy tym stoliku, to jesteśmy też kibicami Rodła, no bo chodziliśmy na te mecze, wychowaliśmy się. Dzisiaj Rodło zainaugurowało rozgrywki A-klasy, zwycięstwo na początek. Ale zapytam o przyszłość, o Suprę, bo już za tydzień mamy mecz
z kolejarzem Chojnice. Rywal wymagający, rywal, który wygrał dwa pierwsze mecze, nie wiem jak dzisiejsze spotkanie ze Skurzewem. Nie wiem jeszcze. Ale kolejarz w ubiegłym sezonie zajął bodaj czwarte miejsce, no i raczej faworytem chyba nie jesteście w tej rywalizacji. Wydaje mi się, że nie. Z tego co słyszałem i gdzieś tam dochodzą mnie słuchy z innych klubów, od innych zawodników czy działaczy, to kolejarz jest mocno nastawiony na awans i na walkę o to. No, boisko nas zweryfikuje, tak? My na pewno się nie położymy, oni przyjadą do nas, będziemy robić wszystko, żeby ten mecz wygrać, a co mogę powiedzieć, to no, w meczu ze Stężycą też nie byliśmy faworytami, bo jednak to jest zaplecze drugoligowego zespołu i gdzieś tam jacyś zawodnicy z trochę wyższej półki przyjechali, ale... Skończyło się 1-0. 1-0 się skończyło i udało nam się na początku sprawić, powiedzmy, że duży górnolotnie małą niespodziankę. Mam nadzieję, że powtórzymy to i gdzieś tam ta nasza gra będzie satysfakcjonująca dla kibiców, których już z tego miejsca chciałbym zaprosić na sobotnie spotkanie o 17 z kolejarzem Chojnice. Zapraszamy na mecz z kolejarzem Chojnice. Zapraszamy na wszystkie mecze Supry oraz Rodła na Sportową 6 w Kwidzynie. Jak Państwo widzą, chłopaki nie tylko dobrze grają w piłkę, świetnie sobie radzą przed kamerą. Moim gościem byli Mateusz Górka. Dziękuję. I Patryk Obiała. Dziękuję. Dziękuję bardzo serdecznie i do zobaczenia następnym razem. Yeah.